13. kolejka pierwszej ligi tenisa stołowego za nami. Pegas Łańcut pokonuje drużynę z Bielsko-Białej 7-3, a moim gościem jest Piotr Cyrnek. Dzień dobry, witam Państwa. Jak podsumujesz dzisiejsze spotkanie? No, dzisiejszy mecz, tak, pierwsza sprawa, goście przyjechali bez obcokrajowca, bez swojego lidera i wskazywało wszystko na to, że będzie do jednej bramki. No jednak, tak jak mówiliśmy z chłopakami, nie wolno lekceważyć rywali, postawili nam bardzo wysoko poprzeczkę, szczególnie gracze na pierwszym stole. No i nie sztuka jest wygrywać, jak wszystko idzie, tylko jak właśnie nie idzie i daliśmy radę. Tydzień temu przegraliście pierwszy mecz w sezonie. Nie obawiałeś się, że to może mieć negatywny wpływ? No, myślę, że negatywny nie, bardziej podziałało motywująco. No i każdy z nas chciał pokazać, że tam to był wypadek przy pracy. I myślę, że to się udało i jeszcze kilka kolejek i myślę, że zakończymy tą sezon zasadniczy barażami o Superligę. No właśnie, 5 meczów do końca, 2 trudne wyjazdy, jedno z drużyną Orlicz, Suchedniów i Olesno. Widzicie już te właśnie baraże do Ekstraklasy? Do tych baraży jeszcze jest bardzo, bardzo daleka droga, ponieważ tabela jest bardzo równa i mamy tylko chyba 2 punkty przewagi. Więc jeszcze aż tak daleko nie sięgamy, aczkolwiek wiemy, jaki jest cel i do tego dążymy. A 2 wyjazdy z Olesnem i Suchedniowem to są 2 mecze bardzo trudne, gdzie każde zdobyte punkty będą na wagę złota. A przypomnij jeszcze, niektórzy kibice może się nie do końca orientują, jak można awansować do tej ekstraklasy, zwyciężając w tej lidze, czy jakoś inaczej? 2 pierwsze miejsca z pierwszej ligi południowej grają baraże z 2 pierwszymi miejscami z ligi północnej. Jest dwumecz z jedną drużyną i wtedy lepszy w dwumeczu awansuje do Superligi. No to w takim razie gratulacje za dzisiejszy wygrany mecz i powodzenia w kolejnych zawodach. Dziękuję bardzo.